Siemano, z tej strony Pająk. Dzisiaj nie będzie let's playów, gameplayów, playthrough i tak dalej. Dzisiaj będzie część pierwsza poszukiwania sekretów The Saboteur, czyli pojazdów, czołgów, wozów opancerzonych, pojazdów nazistów, które są poukrywane po całym Paryżu i jego okolicach, a warto je mieć w swojej kolekcji. No to zaczynamy. Na początek zaczniemy od Palomico Sedanki. Palomico Sedanka nie stoi nigdzie, ale trzeba ją zdobyć w podziemiach lokalu Bell. Tu, gdzie ten grubas stoi, wpuszcza nas do jakiegoś podziemnego kompleksu, gdzie owy kompleks jest lożą i barem dla VIP-ów. Widzimy, chodzą se panienki, jak to w Bell. Bell jest zaraz obok Moulin Rouge. Panienki z gołymi, pikselowatymi cycami. No i te niebieskie punkty oznaczają, że możemy sobie zamówić prywatny taniec, no ale nie będziemy sobie prywatnych tańców zamawiać. Co tutaj się dzieje? Loża dla VIP-ów. O, szatnia, cześć panie. Wow. Przepraszam. Serio? Bardziej chyba jakiś bal wenecki, bo wszyscy w maskach popierdzielają. No, ale żeby wygrać Palomico Sedankę, trzeba iść w to miejsce, tu w to koło fortuny i pograć. Trzeba trafić w trzy gwiazdki. Trzy nieudane rzuty powodują, że szon się upije i stracimy tylko pieniądze. Płatne 25 kontrabandy. I teraz trzeba w to najmniejsze najpierw trafić. Trafione. Trafione. Piwo. Nie. I trafione, proszę. Trzy dobre rzuty. I tak zdobywamy Palomico Sedankę. Następnym jest 25 kontrabandy nagrodą, ale może być. A fuck. Teraz się już lipa robi. Jeszcze koniec gry, ale nie upiłem się na szczęście. Dobra, straciłem 25 kontrabandy. 40 ogółem, ale nieważne. Teraz wracamy na górę i idziemy do garażu obejrzeć nasz nowy samochód. Ciekawostką jest to, że w wersji konsolowej The Saboteur, żeby wejść i zdobyć Palomico Sedankę, trzeba było podczas kupna z grom mieć bilet. No nie mam teraz kamery akurat, bo mi się zepsuła, żeby wam pokazać, jak ten bilet wyglądał, no ale to przy okazji jakiegoś filmu może, na którym był podany kod. Wtedy trzeba było owy kod wpisać w grze i była to zawartość do pobrania z serwerów EA. Wychodzimy, idziemy do garażu. Siema, grubasie. A tutaj, aha, tu jest wejście na górę, no tak. Już gwizdzą. Cześć panie, ładne. Teoretycznie dookoła byłoby szybciej, ale idziemy tędy. Nie będziemy wychodzić z budynku. I tutaj, jak weźmiemy, jest Palomico Sedanka. Jest to klasyczna, piękna limuzyna. No nie, no pomyliłem znowu guzik F z GTA 5. I tak oto wygląda nasza piękna limuzynka. Sorry, ziomuś. A żeby dostać się do Alemanii, czyli do trzech sportowych samochodów, trzeba niestety przedostać się do Saarbrücken, bo one znajdują się tylko i wyłącznie w tamtym miejscu. O, ktoś mi zauważył z karabinkiem. Przybiegnie drugi, to go też skosimy. A trzeci nie reaguje. No, no i tyle by było. Trzeba się dostać do Saarbrücken. I dojechać w
miejsce boksów dla zawodników i tutaj będą sobie stały te trzy samochodziki. Na całym wielkim mapy. Nie, to się robiło. O. Tutaj. Do Saarbrücken. A dokładnie w te takie sześć prostokącików. Tu są boksy dla zawodników. I tu sobie będą stały te samochodziki. Beta Romero 12C. Beta Romero. Wygląda trochę jak taki początkowy Merol. Oraz mój faworyt, jedno z moich ulubionych aut, no kupek Delgado, brzmiący jak bolid Formuły 1 z dzisiejszych czasów. Dla przypomnienia, Saarbrücken tutaj przy boksach zawodników. No i tak jeszcze z ciekawostek, jeśli ktoś nie zdobędzie bonusu, jest tu też Altair. Kurde. Noż, kurde, o co się zaczepił, do cholery. Srebrna strzała. Jest tylko w jednym miejscu. Czego oni chronią, skoro ten teren już nie jest ich twierdzą, a nie można wejść w tę strefę podejrzeń? Czy to jest jakiś skarb zakopany, o którym nic nie wiadomo? No nie wiadomo. Srebrna strzała, wracając do tematu, znajduje się w miejscu, w którym odzyskiwaliśmy Aurorę. I stoi sobie na podejście razem z kabrioletem Kaiserem, którego przy okazji też można tu zgarnąć. Niemniej jest na to lepsze miejsce. I srebrna strzała stoi sobie na tym tu podium. Wygląda mniej więcej tak, jak spłaszczony wieloryb. A żeby nie było wątpliwości, na mapie trzeba pojechać na północ, pod strefę wojny. I tu w tym miejscu będzie sobie stała srebrna strzała. Kaiser i kabriolet Kaiser. Gdzie je najłatwiej znaleźć? Oczywiście, no w drugiej strefie Paryża jeździ ich pełno. Praktycznie co drugiemu kierowcy można go podwinąć. No ale po co narażać już biednych, okupowanych mieszkańców na kolejne straty? Stoją sobie przed Panteonem. Praktycznie zawsze. Jak ich nie ma, to wystarczy przejechać dookoła, wrócić, już powinny stać. Dwa samochody, kabriolet Kaiser i Kaiser. Jak wyglądają, każdy wie. A żeby je znaleźć, na mapę, oczywiście muszę grę swobodną wyłączyć, wchodzimy w drugą strefę Paryża tutaj. I tu przy tym Panteonie, one stoją sobie tutaj przed. Sturmwagen oraz opancerzony Sturmwagen stoją sobie ładnie tutaj ustawione, obydwa rodzaje. Nikt ich nie widzi, nikt ich nie pilnuje, ten nie zauważy. A stoją sobie tutaj przy ostatnim możliwym przejeździe ze strefy drugiej do strefy trzeciej. Tu Trocadero, tutaj przed pałacykiem można brać śmiało na lajcie. Pozostając w strefie drugiej Paryża,
Mamy bardzo niedaleko Sturmwagena i opancerzonego Sturmwagena, kuloodpornego Kaisera. Zawsze jakiś klient stoi o niego oparty, więc nie będzie go trudno dostrzec. No, wygląda on sobie tak, chociaż jego kuloodporność jest bardzo wątpliwa. Bo w momencie, gdy zaczyna się ostrzał, to niewiele to pomaga. W takim jechał generał, do którego strzelaliśmy z bazuki podczas jakiejś parady. A stoi on sobie. Też zaraz o trocadero. Między tym trójkątnym budynkiem, a tym prostokątnym tutaj na samym dole mapy. Pozostając w drugiej strefie, mamy jeszcze ZP750 zwykłego w takim kolorze, lub może wolicie w takim kolorze złoto-kremowym albo w zielonym moro. Dwa motorki stoją bardzo blisko naszego kuloodpornego Kaisera, ponieważ koło Trocadero, przy tym przejściu granicznym poniżej Lasku Bulońskiego, znaczy tej wyspy w Lasku Bulońskim, wystarczy wybić trzech Niemców i jednego na wieżyczce i motor jest nasz, bo nikt tu nie przyjedzie tak naprawdę. No i ostatni na dzisiaj, opancerzony ZP750. Niczym się nie różni od swojego poprzednika, oprócz tego, że ma karabin maszynowy. A znajduje się on na samym dole mapy po lewej stronie. Na samym dole mapy, pod Trocadero, po drugiej stronie rzeki, przy strefie wojny, tutaj. Zaraz wezmę tylko... odjadę trochę się. Tak, tutaj będziecie mieli taki domeczek, szopę, stodołę. I przy nim stoi niepilnowany ZP750 oraz pierdolone Corino 45. W tej części to był ostatni z zamaskowanych pojazdów nazistów. A no właśnie. Zapomniałem o tym, że tak się dzieje czasem. Bo już zgubiłem motor. Fajnie, gdzie on? No, zgubiłem motor. No nic, w drugiej części poszukamy sobie dalej samochodzików, pojazdów i czołgów, a tymczasem elo, do zobaczenia.